Dobra, myślu. Jestem ciekawy, czy jak dzisiaj... Chcę właśnie zrobić teraz test. Pójdę na początku, zaliczę szybko roll calla na zasadzie hej, siema. No nie, no muszę poczekać, kurde. Bo może będą mi sprawdzać cele. Wtedy będzie słabo. Wydra. Nie. Dziabąg. Mundur strażnika. Nie, mogę ci go zrobić, już mam nawet materiały, ale nie. Dobra. Kto będzie miał przeszukaną celę? Dziabąg i kieł. Świetnie. Spadam i idę ćwiczyć mózg. Co najmniej te trzy rzeczy, te trzy pypcie, trzy punkty inteligencji, żeby sprawdzić, czy ja mogę w dzień przecinać kraty. Coś mi się wydaje, że niekoniecznie. Co się odsuń? Ja tu czytam. Nawet nie zobaczyłem, kto mi tam pluł nawet, kurde. Dobra. Energia. Dobra, jest świetnie. Pójdziemy sobie na śniadanie zaraz. Ale spokojnie poczytamy tak, żeby po prostu nadrobić całą inteligencję, ile się da. Tak do 19.25. No, niech będzie, bym jeszcze miał czas na dojście. Dobra, niech będzie. Bo oni tak mniej więcej 30 minut przed zaczynają pluć. Spoko. Mogę teraz zregenerować energię. Ile mam tej inteligencji teraz? 51, spoko. Wydra, co masz w sklepie? Masz pilnik! To ważne. Masz kabel, to też ważne. Najgorsze jest to, że powoli nie mam gdzie tego trzymać. Biorę pilnik. Trudno. Biorę pilnik. Chociaż teraz, no tak, będę sprawdzał jeszcze pewną rzecz, więc... Spoko. Kabel. O, lina. Lina też się w przyszłości przyda. Chociaż to akurat mogę ich związywać w inny sposób, teoretycznie. Niekoniecznie taką drogą liną. Będę chciał związywać tych, których będę chciał przejąć im robotę, nie? Dobra, jakaś tutaj może... Nie, a mam chyba dystrakcję, nie? Tak, na ćwiczeniach dystrakcja. Nie mogę mieć nic nielegalnego w ręku. Znaleźć spinacz dla smaguś. Spoko. Dobra, to chyba było na tyle. Tu się sprali oczywiście. Zobaczymy, co mają w sobie. Kiełbas ma... O, zapalniczka numer 2. O, szkłonóż, to jest właśnie ten glasszank. Zapalniczka by się przydała. Talk kosmetyczny niekoniecznie. Poczekam, aż oni oczywiście sobie wszyscy stąd pójdą, żeby wyrzucić im ciuchy. Nic tu nie robię, ja nic tu nie wiem. No. To chcę wyrzucić. To chcę ci wyrzucić i zabrać zapalniczkę. O, wezmę, no ale... Tylko po to, żeby wiecie. Stanowisko ogrodnika, jakby co tutaj jest chwast. Co ty tu robiłeś? Smaguś, co robiłeś w mojej celi? Złodziej! Złodziej! Stawiał tutaj. Przecież mi się wydaje, że coraz więcej tych śmieci mam, zaraz mi tu wejdą. Tak, więc ile mam nielegalnych rzeczy? Raz, dwa... A, właśnie miałam zamiar zrobić przecież to. Dobra, to tu już mi trochę się miejsca zwolni. Jest nić do cięcia w razie czego. Nić do cięcia, spoko. To mam nić do cięcia. Na razie nie będę tego testował, bo jestem pewny, że jak zacznę ciąć kratkę, to mi strzeli w łeb, no. Jestem przekonany, że tak będzie. Talk kosmetyczny mogę cały czas jeszcze trzymać, natomiast ile potrzebujesz jeszcze inteligencji, żeby zrobić kontraband pouch? Nie musiałem. Torba z kontrabandą to się nazywa, okej. Okay. Dobra, to też jest ważny przedmiot i też już jest gotowy, czyli mamy tak. Wezmę wszystkie nielegalne ze sobą. To. Blacha. O kurna. Czyli mamy już 6 nielegalnych. Niedobrze. Max nielegalnych, jaki mógłbym trzymać, żeby potem zabrać, właśnie został wypełniony. Shit. No dobra, to i tak będzie teraz problem. Ja to chcę, wiecie, zrobić jakiś porządek tutaj. Nie no, skarpeta była dobrze tutaj zabrana. Co my tu mamy? Wszystko nielegalne teraz, nie? No właśnie. Dobra. Co się tam będę bawił? Bez sensu. Szkoda czasu! Dobra. 6 nielegali. Teraz jakikolwiek nielegal kupię, to muszę ze sobą nosić już. A jak będą mi sprawdzać cele, to będzie problem. Także w ogóle super, ekstra. Cudownie. Dobra, wezmę zapalniczkę, bo była zapasowa jeszcze tutaj. Dobra, tu ktoś leży. Ho! Jest! Pilnik. Nie, ale jest pilnik! I oczywiście uniform. Tarara! No, smaguś! Wypierdzielaj z mojej celi! Drugi raz już tu wchodzisz. Pogrzało ci mordę. Wiem, że nie robię roboty, a mam do 13 czas. Drugi pilnik. Dobra, talk nie. Dwa pilniki. Potrzebuję jeszcze taśmy klejącej, żeby to wszystko zlepić. Kurde. No nie fajnie. Dobra, zobaczymy, czy mi się uda ogarnąć te krzakolce.
Wątpię, żebym zdążył. Wiecie co, chrzanie. Nie, chrzanie. Nie robię teraz roboty. Teraz ja chcę poćwiczyć siłę. Chrzanie, robotę, odbiorę ją i tak, jak tylko się skończy. Tym razem ją opuszczam, ponieważ trzeba robić ważniejsze rzeczy niż robota. Teraz. Także wiecie. I trzeba będzie niedługo zdobyć, kurczę, lepszą robotę, czyli przenieść się do biblioteki. A do tego, żeby zacząć robić takie rzeczy, to oczywiście trzeba zdobyć jakąś konkretną broń. Nie wiem nawet, co ja teraz mam ze sobą. A, podczas ćwiczeń... A, dobra, podczas ćwiczeń dystrakcja, spoko. Pamiętam! Jeszcze! Jeszcze to się może zmienić. Co jest... Nie pamiętam tylko, co jest później. Co jest... Co było po pracy? Czas wolny? Nie, czas wolny było o 14, to nie wiem, co, nie pamiętam. W każdym razie ćwiczymy siłę oporowo. Bo wiecie, obijanie mordy to się jednak przyda. Bo chyba jednak nie zdobędę łatwo. Kurka wodna. Okej. Okay. Kubka. No właśnie, trzeba będzie również poszukać... Poszukać, kurczę, tego kubka znowu w skrzynkach, znaczy w szafkach. Zaraz zrobimy kolejną rundę. Tylko niech ja sobie trochę zrzucę tego zmęczenia. Tak, straciłem robotę. A, czas na ćwiczenia, no właśnie. Ale od razu odbierzemy. Proszę bardzo, ogrodnik, oferta pracy, aplikuj, jestem z powrotem. W razie czego, żeby nie stracić jej całkowicie. No to robimy dalej. Pamiętać trzeba, oczywiście cały czas mam na uwadze to. Noże grzebień, okej. Okay. Że muszę zrobić rozróbę. A to za chwilę. A zaraz, rozróbę na ćwiczeniach tutaj nie ma tego. Dobra, robimy rozróbę, świetnie. Czy uda mi się wytrzymać zanim mnie zbiją? Żeby nie tracić kasy? Bo wiecie, to zawsze strata kasy za to, jak mnie zleją do końca. Okej, okay. Poszli sobie. Spinacz! Masz kabel, zajebiście! Oczywiście uniform też masz, a raczej już nie masz. Smaguś! Kolacja! Odwrócić uwagę. Przy kolacji. Będę pamiętał. Może. Donos zrobił wydra na ciebie. Dołóż mu w moim imieniu. Kiedyś. Kiedyś na pewno. Zobaczmy, co jest w sklepach. Czekolada, okej, kabli już mam odpowiednią ilość. Folii nie chcę. Kasza, co ty masz w sklepie? Dużo drewna. Drewno mnie jest potrzebne. Lina średnio. Pewnie byłaby potrzebna, ale wiecie. Nie jakoś super. O, chyba poszedł tak. Jak ktoś traci uniform, to idzie do swojej celi, żeby się ubrać. O, oczywiście tutaj zrobimy to samo. Poczekamy, aż się zleją. Czas wolny jest, więc spoko. Dobra, dostał w łeb. Talk kosmetyczny i klej. Nie, ale uniform wyrzucimy. Robię to tylko dlatego, żeby zdobyć achievementa. No, tak z pozycji gry to kompletnie dziwne rzeczy robię. O, to ciekawe. Zabrali mi klej, ale zostawili talk. Może te przedmioty muszą być jakiś czas, zanim zostaną zabrane. Dobrze, że nie sprawdzili mi... Wiecie czego? Desku. Dobra, mam teraz fake fence, jak widzicie, czyli sztuczną kratkę. I więcej niż 6 nielegalnych rzeczy w biurku, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Sześć, siedem, osiem! Osiem! Osiem nielegalnych rzeczy! Orzesz ty w mordę! Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, proszę państwa. Gdybym miał, kurczę, plaster, to mógłbym sobie już to załatwić. Och, jak będą mi sprawdzać cele, będzie mega źle. Będzie mega, ale to mega źle, więc zacznijmy sprawdzać szafki w poszukiwaniu plastra. Widzę, że one się niewiele zmieniły, bo tu dalej jest apteczka. Tak jak była. Tu w ogóle jakieś pustki. Masakra. A ja potrzebuję, kurczę, plastra. Spinacz! Spinacz jest mi potrzebny. Blachę mogę wyrzucić, bo blacha nie jest mi potrzebna tak w ogóle. To teoretycznie mam jedno nielegalne tylko. Talk kosmetyczny, spoko. O! Ugotowane jedzenie. Wezmę, bo to zawsze można komuś dać i ktoś nas będzie bardziej lubił. Spinacz kolejny, okej. Krem do golenia mam jeszcze, więc spoko. Jakby co, to kamera jest w karcerze. Jakby tam się człowiek chciał przekopywać. Okej. Ostatnie biurko zostało mi do sprawdzenia. I dupa! I dupa! Nie ma nigdzie plastrów. Kieł. O, ty mnie lubisz, to masz i jeszcze raz. Masz i pokaż mi, jaki masz quest. Quest! Kości to mój talizman. Świetnie. Fajnie. Super. Cieszę się. Trochę nauki teraz. Czas wolny. Akurat po czasie wolnym będzie kolacja, więc akurat odzyskam całą energię, więc to będzie optymalne. Jesus! Tyle nielegalnych rzeczy mam w tym swoim biurku, no! Będzie słabe, jak będę mi sprawdzać cele. Naprawdę będę musiał się tego pozbywać, po prostu. Wziąć 6 rzeczy nielegalnych do siebie. A resztę upuścić gdzieś w kiblu.
No właśnie, jestem zbyt zmęczony. Wydaje mi się, że od razu tej blachy się pozbędę. Siema klucznik. Gdzie jest ta blacha? Biorę blachę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, kurde, plaster, mordę jeża, no. Komu muszę dać spinacz? Spinacz dla smaguś. Okej. Kiełbas, spinacz. Ha! Spinacz, mam spinacz! Ale ty nie chcesz spinacza, nie? Ty się na tym chcesz kliknąć znowu. Czekolada. Nie. Mam czekoladę, ale ci nie dam, jestem żyła. Spójrz w kibla. Nie wypluło kibla. Dobra, ile strażników tu ładnie? Dobra, jest kolacja, jestem zadowolony, bo teraz przy okazji będę mógł zrobić parę rzeczy ciekawych. O! Leżą! Aha, tylko teraz już strażnicy przyszli. Dobra. A ten co ma? Czekoladę! Jak na złość, nie mógłbym zaliczyć questa mieć $20 więcej. Dobra, nie za bardzo mogę ich teraz sprawdzać. Spierdzielaj. A, smaguś. No w ogóle ty chciałeś spinacz. Świetnie. Alejcie się ile chcecie. A zaraz będzie robota też jeszcze, no dobrze. Zobaczmy jak tam sklepy. Plaster. Kupuję. Taśma klejąca w sumie, no ale i tak kupuję. Dobra. To jest git. O, to znaczy, że nie będę miał żadnych dziur. W sensie, no tak, plaster, nie będę miał dziur. Śniadanie, dobra. Nie będę miał problemów z miejscem teraz, bo już teraz połączę to, mam nadzieję, że mam odpowiednią inteligencję, w... Ciach. Przecinaki. No, kolacja, kończ się. Kończ się, kolacjo. Dziękuję. Stanowisko ogrodnika. Dobra. Działamy. Gdzie są chwasty? Gdzie są chwasty? Chwasty, przychlasty. Ja chcę ciachać chlasty? Nie, chcę chlastać chwasty. Łami język normalnie. Dobra, może tu? Nie. Okej, ktoś tu się sprał. Dobra, jest. Jeszcze raz jest. Dobra, bo tu ktoś leży. Gryziwą dostał w mordę w bibliotece. O, jak świetnie. Drewno! Nie, nie biorę drewna, nie potrzebuję drewna. W ogóle w poprzedniej, kurczę, rozgrywce, pamiętam, tylko drewno było mi potrzebne. Masa drewna, bo kopałem dużo i długi tunel. Teraz nie kopię. Dobra. Zróbmy te obrączki, te obcążki. Tak! Liche obcążki. Świetnie. Teraz możemy zrobić właśnie ten manewr, że ja sobie to uporządkuję, żeby legalne były obok legalnych. Teraz to chyba już w sumie nie ma znaczenia większego, ale... Okej, sześć nielegalnych jest na końcu. W tym, to jest ważne i to jest ważne, a to jest taki dodatek. To mi się ogólnie rzecz biorąc przyda. Teraz muszę zbierać znowu pilniki i plastry, żeby to ulepszać. Dobrze, to może kontynuujmy robotę. Jest chwast, mam nadzieję, że są dwa chwasty tutaj. Animacja na to wskazuje. Ściema! Nie było dwóch chwastów. Du chwast, miś. Jak śpiewa Rammstein? Śpiewał Rammstein, ale w sumie chyba jeszcze śpiewa. Nie wiem, czy oni jeszcze koncertują w sumie. Nie mam pojęcia. No nie mogę kliknąć. No ja po prostu klikam go i nie mogę kliknąć. Atrament! Dobrze, jak będę, ale tylko jeśli będę miał nadmiarowy. Śniadanie, to mnie nie obchodzi. Tylko jeśli będę miał nadmiar atramentów, bo jeden mi jest potrzebny. Koniecznie, żeby móc zrobić strój strażnika, który prędzej czy później będzie dla mnie wybawieniem. Ta. Dobrze, trochę inteligencji podnosimy, więc spoko. Robotę wykonaliśmy. Smaguś koło mnie cały czas krąży gdzieś tutaj. I wchodzi do mojej celi, jakby się, kurde, coś mu w mózgu pomyliło. No właśnie, bo był update. Jest już teraz już oficjalnie wypuszczone The Escapist. Jak widzicie, no ja widzę przynajmniej, że język polski dalej kuleje. Niestety. Wypuścili nie do końca... a zupgrade'owane te języki, czy ulepszone, czy w ogóle w stanie użyteczności. Natomiast wydaje mi się, że skoro Smaguś zalicza moją celę, to może znowu im się wszystkim pochrzaniło i są nie w swoich łóżkach. To muszę sprawdzić, bo tego jeszcze nie wyczaiłem. 21 się zbliża wielkimi krokami. Bardzo dobrze. Zobacz moją inteligencję. Brawo! Brawo? W sensie brawo! Staszek. Brawo Szpara, 82 na 100. Jest dobrze. Czas na prysznicę. Bardzo dobrze. Atrament muszę znaleźć, oczywiście. Dziabo, co masz w sklepie? Masz pilnik. Masz atrament. Nie będę kupował, żeby tylko zrobić. Pilnik.
Pilnik nie jest mi jakoś super mega teraz potrzebny tak bardzo. Wydaje mi się, że nawet to, że mam przecinak i to, że mam obcążki, to już powinno dać radę, żeby przeciąć dwie kraty. Nie wiem, jak to jest z tą użytecznością, ale chyba nie muszę nawet tego upgrade'ować za bardzo. Oficer Cerber, nie. Okej, znowu się leją, świetnie. Karton. Masz zapalniczkę. Mam zapalniczek tyle, ile chciałem. Więc luz. Pan Niuchacz. Ogólnie jego siła to 64, więc jest spoko. 6 damage'a będzie zadawał, plus pałka. Karton, sprawdzałem twój sklep, nie? O nie, nie chciałem go brać! Już ty... Dziabongu, ty! Wydra. Kabel. Już mi nie jest potrzebny. Ale jak sobie stąd pójdziecie, to i tak ci zabiorę ciuch. Świetnie, dobra. Idźcie sobie już stąd. O, jeszcze tu mam jakiś quest. Nie. Wydra ma quest. O, wydra wstał. Okej, sobie idźcie stąd. A, nie zdążyłem, no. No, nie zdążyłem mu zabrać ciuchu. Dobrze. Quest. Znaczy ten, apel. Zwany roll callem. Zobaczmy, kto będzie miał sprawdzoną celę. Spocznijcie, dziewczynki! Spoczęłem. Spoczłem. Oto gnojki, których cele będziemy sprawdzać. Spinacz i wydra. Czyli nie ja, nie? Nie ja. Ja jestem szpara. Świetnie. Ahaha. Cześć. Instrukcja tworzenia przedmiotów i taśma klejąca. Aha. Czy taśma klejąca w ogóle teraz jeszcze mi potrzebna jest? Chyba do niczego nie. Gdybym miał pilnik, byłoby spoko. Zobaczymy. Wytrzymały worek na kontrabandę. No to jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Wcześniej dwa razy folię i taśma klejąca, żeby mieć lepszy worek. Dokładnie. Czy to mi się nie notuje w takim wypadku? 17 stron. Zobaczmy szybko, przelećmy na koniec. Nie, jest dobra. Szkło nóż doszło i wytrzymały worek na kontrabandę. To ciekawe. Chyba musiałem zapisać grę wtedy, żeby to mi się zapisało tutaj. Bo to grałem bez zapisu, tak o, po prostu. Nożo szczoteczka. Jak znajdziesz szczoteczkę, to dostaniesz nożo szczoteczkę. Śniadanie. To chyba drugi quest na śniadanie, z tego co widzę. Tak. Dwa razy na śniadanie. Tylko napisane od kogo? To ciekawe, tutaj nie ma teraz po polskiemu napisane, kto mi to zleca. Głupota! Głupota, nie podoba mnie się to. Ruszaj, szpara. Cały czas się ruszam, jeszcze przeczytam jakąś książkę na dobranoc, nie? Mogłem to zrobić wcześniej, ale oczywiście myślałem za dużo. Dobra, starcie, bo to nie chcesz, by mnie, kurde, poza celą złapali. Szanowni państwo, jest okej. Okay. Jest dobrze, mam różne rzeczy, mogę teraz schować. Po co mi to dziadostwo? Mam 6 nielegali w razie czego, jest git, mam zapalniczki w razie czego, nie mam kubka niestety jeszcze. Kubek jest mi potrzebny. Powoli zaczynam zbierać dobre rzeczy, a dopiero mamy 4. dzień, więc jest nieźle. 32 siły, czyli jeszcze bardziej trzeba podpicować siłę i zacząć obijać mordy strażnikom. Kubek byłby jak zbawienie, żeby móc zrobić czekoladę i posprawdzać. Byłoby mi o wiele łatwiej sprawdzać właśnie, kto jaki ma klucze, kiedy miałbym czekoladę gorącą, więc może poczekam z tym sprawdzaniem, nie będę obijał mordy, dopóki nie będę wiedział, kto jaki ma klucz, bo inaczej to bez sensu. I będę mógł działać dalej, także dziara kończy w ten sposób dzień 4. Życzę wam wszystkim spokojnej nocy, idę śnić o różowych panterach.